Tak, i panie profesorze, może w tym momencie pokażmy tutaj kilka publikacji, które związane są z pana działalnością, jako animatora życia naukowego, bo trzeba przyznać, że pan, panie profesorze, miał ogromną i ma taką siłę perswazji, bo pan profesor mówi tu o tym narzuceniu na przykład, prawda, pracownikom tutaj, no, dzisiejszego uniwersytetu, aby na przykład przygotowali artykuł dotyczący sylwetki konkretnego na przykład pisarza regionu świętokrzyskiego. I tutaj przypomnijmy wspaniałą serię wydawniczą, której pan, panie profesorze, był redaktorem naukowym, ale organizatorem od podstaw, prawda? Czyli zlecenie napisania takich, a nie innych artykułów konkretnym osobom. I poszukanie pieniędzy na wydanie, co było rzeczą bardzo skomplikowaną. I za chwileczkę też o tym porozmawiamy. Ale przypomnijmy, to jest pierwszy tom pierwszej serii Pisarzy Regionu Świętokrzyskiego. Tak. No już, prawdę powiedziawszy, bardzo trudny do zdobycia, ten pierwszy tom. Tu mamy tom tej serii dziesiąty. Tak. Dziesiąty. Jeszcze tutaj tylko przypomnijmy, że jest także seria druga, w której w kolejnych tomach pomieszczone są opracowania sylwetek pisarzy związanych z regionem, ale nie współczesnych pisarzy, bo ta seria pierwsza to pisarze współcześni, a w serii drugiej mamy uznanych twórców kultury. Mamy tylko kultury. Dwa tomy. Dwa tomy serii drugiej. Tak. Serii drugiej. Redaktorem pierwszej była pani Garbaczowa, pierwszego tomu? Tak, tak, tutaj, to jest ta, to jest nie, ten. Nie, nie, to ten, nie, to. Tak, drugiej serii, nie mamy tu przy sobie. Tak, oczywiście. I nie mam ja. Nie mogę znaleźć. Aha. Nie aha. mogę znaleźć. Aha. No i mamy drugi tom. Zredagowaliśmy razem. Tak, tak. Wspólnie. Tak. Mianowicie też dotyczący pisarzy przeważnie XIX-wiecznych. Tak, związanych z regionem. Tak. I tutaj, panie profesorze, ogromny wkład pana profesora w skompletowaniu wszystkich tych sylwetek właśnie w tych dwóch seriach i w ogóle udokumentowaniu, prawda, tego, co ma ogromne znaczenie dla kultury literackiej i nie tylko kultury literackiej regionu świętokrzyskiego, bo niektórzy, biorąc któryś z tomów, szczególnie pierwszej na przykład serii, no może być zdziwiony, że aż tylu tych twórców, i to ważnych twórców związanych z regionem świętokrzyskim jest. Tutaj widzimy też na przykład kolejną serię. To czwarty, najświeższy tom, Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Rewelacyjna również publikacja, która tak naprawdę powstała dzięki zaangażowaniu pana profesora. Tutaj widzimy jeszcze również, o, jest trzeci tom, o Gustawie Herlingu Grudzińskim, prawda? Świetna kolejna publikacja. I tutaj o pisarzu żyjącym, tworzącym w dalszym ciągu, o twórczości Wiesława Myśliwskiego. O właśnie. Tak. Tutaj też chciałabym podkreślić, że panie profesorze, pan nie tylko spowodował, że zostały napisane te publikacje, ale pan spowodował, że one zostały wydane i tutaj właśnie w Kieleckim Towarzystwie Naukowym. Z każdą z tych publikacji związane były sesje naukowe, tak, które pan, panie profesorze, organizował. Tak. Proszę powiedzieć właśnie o tym organizowaniu wydawania tych publikacji, czy organizowaniu sesji i zdobywaniu środków. To znaczy, już mówiłem o tym, że byłem po prostu zwolennikiem i póki jakoś działałem w obrębie kierownictwa uczelnianego, no to po prostu trzymałem KTN jak najbliżej uczelni. Mhm. I stąd po prostu często wydawnictwa wychodziły za pieniądze
uczelnianych. Uczelnianych. I tutaj jest, no tu, wprawdzie w różny sposób się uczy, starano, pisano do rzeczywiście władz wojewódzkich. Dalej, jak pojawiała się jakaś fundacja albo jakaś sesja, to przyciągano stamtąd także pieniądze. I tutaj jest na przykład to jest, tutaj jest wydano z Funduszu Badań Naukowych w Warszawie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. O, proszę bardzo. Tak, tutaj. I pan profesor te środki pozyskał. Tak, i dostaliśmy. Natomiast uczę, kto wydał? Druki, oprawa, poligrafia, Akademii Świętokrzyskiej, prawda? Tak. Czyli pan profesor i w jednej jakiejś instytucji pozyskał część środków, i w drugiej, i w trzeciej. A przeważnie po prostu to kończyło się na uczelni, która przy mojej pomocy chętnie kierowała środki. Bo to byli przecież pracownicy większości. Tej uczelni tej i to uczelni, ich dorobek. Tak, I to był tak. ich Oczywiście ich dorobek. Są regionalne, to są to te cztery, są. Myśliwski, Gombrowicz. Gombrowicz. Herling Grudziński. Dalej. Mamy tę serię. Tak, pisarzy dalej. Regionu Świętokrzyskiego. Tak. Mhm. Przy czym oczywiście istnieje jeszcze książka monograficzna o kim? O Myśliwskim. Oczywiście tak. O Myśliwskim. Tutaj może w takim naprawdę skrócie wymienię kilka bardzo ważnych publikacji pana profesora, bo tu mówiliśmy o tym, jak pan redagował. Jeszcze dalej. Książka wyszła również z dwaj pisarzy. Oczywiście. Też o tym chciałam właśnie powiedzieć. I to w 2014 roku. Tak. O Andrzeju Lenartowskim i Ryszardzie Mierniku. Mierniku. Świetnie. Tak. Rok 2011. A jeśli chodzi o moje pisanie, o pisarstwie Wiesława Myśliwskiego. W tej chwili chcę wydać drugie wydanie, opracuję po ostatnich powieściach, których tam nie ujęło. Nie były uwzględnione. Dalej. Tutaj jest spis wszystkich pana publikacji. Publikacji zwartych. Tak. Zaczynając tutaj od twórczości Ksawerego, proza fabularna Ksawerego Pruszyńskiego, i tu mamy rok 75. Potem mamy twórczość. Ale tam jest jeszcze skrypt literatura dla dzieci. Oczywiście. Kilkanaście wydań to miało. Oczywiście. Tak. W latach 70. to ta pierwsza wersja literatury dla dzieci i młodzieży. Później jeszcze to uzupełnione, można powiedzieć. No i kolejne wydanie. Wydanie od z Markiem też Kątnym. Był Kątny, jako współautor. Tutaj masz tak. Ksawery Pruszyński, Kraków 1974. Tak. Widziałaś to? Tak, oczywiście. Potem mamy twórczość literacką Karola Szajnochy. To jest ta praca doktorska wydana w 78 roku. Tak. Potem mamy problemy kompozycyjne twórczości Józefa Mortona, Warszawa 82. Tak. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Julian Stryjkowski, jeden z ulubionych pisarzy, pana profesora. Tak, bo potem Kronika Żydowskiego Losu, szkice o twórczości Juliana Stryjkowskiego. Mamy także szkice o współczesnych twórcach literatury. Tak. Powieści i eseje Juliana Stryjkowskiego. Mamy prozę literacką Jerzego Putramenta, wydane w 2003 roku. Postać dosyć kontrowersyjna, można powiedzieć, ale panie profesorze się uporał. Putrament. Panie profesorze się uporał z jego twórczością. Napisał tutaj wspaniałą monografię. Mianowicie
w tych notatkach telewizyjnych, tam jest właśnie podane, że jedyna książka o Putramencie jest właśnie moja książka. Autorstwa pana profesora. No chyba wiele osób bało się sięgać po tę postać, tak mi się wydaje, i zajmować jego dorobkiem. I nie wiem, czy wymieniłam tutaj, ale jeszcze o reportażu i reportażystach, bo pan, panie profesorze, jest ekspertem od reportażu, prawda? Więc tutaj ja nie wspominam o artykułach, których jest bardzo, bardzo dużo. Tam jest napisane gdzieś, ile jest. 180. To tutaj około 180 prac drukowanych, tak, oczywiście, pan tak ładnie napisał, autor naliczył, około 180, a mnie jeszcze, panie profesorze, co utkwiło w pamięci, może to na zasadzie takiej dygresji, że pan był promotorem, chyba ponad 600 prac magisterskich. No tyle tam. No coś niesamowitego, panie profesorze, no, że pan również dał radę, tylu studentom pomóc w napisaniu prac magisterskich. Napisaniu, to znaczy jako świetny promotor. No, to świetny promotor. To kiedyś coś mi zwróciło uwagę. Właśnie, że ja im nie pomagam, że oni sami muszą opisać. No tak. No, ale to, panie profesorze, dlatego, że pan profesor jest tak zwany, można to tak określić, dusza człowiek. Pan bardzo lubił i lubi pomagać innym ludziom. Czy to student z różnymi problemami na przykład, czy pracownik naukowy pana zakładu, pan zawsze potrafił tak zatrzymać się i pomóc, jeżeli tylko pan był w stanie. No to jest wspaniały rys pana osobowości. No tutaj masz to. Tak. Oczywiście tu możemy pokazać pisane pismem pana profesora. Tak. To jest tylko ułamek. To jest taka próbeczka, można powiedzieć. Tutaj zrobiłem rzecz, która jest niepotrzebna, ale masz. Spisałem. Autorów wszystkich tomów. Tak, i w tej serii Pisarze Regionu Świętokrzyskiego, tak, prawda? Tak. I gdybyśmy tutaj zwrócili na to uwagę, to przede wszystkim pracownicy tutaj Uniwersytetu Obecnego Jana Kochanowskiego i moc sylwetek osób, które, przepraszam, związane były i są niektóre w dalszym ciągu z regionem świętokrzyskim. Czyli tutaj popularyzowanie literatury i kultury regionu to właśnie ten bardzo, bardzo ważny obszar działalności pana profesora. Panie profesorze, o tym faktycznie, jak pan... Kontynuacją serii pierwszej obejmującej twórców urodzonych w XX i dalszych wiekach pomyślana została seria druga, w ramach której ukazały się tylko dwa tomy. Pierwszy tom ukazał się pod redakcją dr Marii Garbaczowej, drugi został zredagowany przez Iwonę Gralach i Jana Pasowskiego. Tak. Masz. Tak. Oj, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. O, i to jest właśnie to charakterystyczne pismo pana profesora. No. Także o, oczywiście. No, ponieważ ja jestem mańkutem. Zagorzałem mańkutem. Tylko zrobiono panu profesorowi krzywdę. I tak? Oczywiście. W dzieciństwie? W dzieciństwie musiałem się nauczyć pisać prawą. Mhm. I już przestałem umieć pisać lewą. A piszę prawą, tak jak właśnie mówisz. Mhm. No dzisiaj nikt nie przymusza dzieci do tego, żeby na siłę jak prawą ręką pisały. Jak szedłem do szkoły, to tam już nie tego, wrzasnąłem, jak zobaczyłem, że piszę lewą ręką. Aha. No po prostu to dla mnie było zaskoczenie, bo z tym się na uniwersytecie nie spotkałem, że pozwolono dzieciom pisać lewą ręką.
No, dziś jest coraz więcej tych osób. Oczywiście te osoby leworęczne były i wcześniej, tylko tak jak Pan na swoim własnym przykładzie, Panie Profesorze, powiedział, że no, takie metody wychowawcze były, że pisz prawą ręką i koniec, bo masz pisać prawą. I Pan Profesor się nauczył, pisze Pan ślicznie, równiutko, prawda? To jest styl pisma Pana Profesora. Panie Profesorze... A jeszcze przez cały czas właśnie... Chodziło mi po głowie, czy ci mańkuci są zdolniejsi od niemańkutów. Bo jest taka teoria, no jest, że są zdolniejsi. Nieprawda. Mhm. Rzeczywiście, że leworęczni istnieją, no i ja jestem dowodem, że są zdolni też. Tak. Ale są też leworęczni tępi strasznie. Także to nie ma chyba z tym nic wspólnego. Nie ma z tym nic wspólnego. No, biorąc pod uwagę, że Pan, Panie Profesorze, czy pisząc lewą ręką w dzieciństwie, był super inteligentny i zdolny, czy jak przeszedł na prawą rękę, pisał prawą ręką, nie przeszkodziło to Panu w niczym? No, oczywiście. Znaczy, że nie tylko... Oczywiście. Pisanie jedną albo drugą ręką o czymkolwiek tutaj świadczy. Panie Profesorze, jeżeli Pan Profesor pozwoli, to może też tak, bo już wiele uwagi poświęciliśmy tym ważnym, niezmiernie sprawom związanym z Pana dorobkiem naukowym, Pana tutaj ogromnym wkładem w rozwój Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Chciałabym troszeczkę może tak bardziej, jak gdyby luźniej, zadać Panu Profesorowi kilka pytań. Dobrze, jeżeli Pan Profesor zechciałby na nie odpowiedzieć, to jeszcze by może wydobyło kolejne rysy Pana Profesora osobowości. Pierwsze pytanie jest takie. Jakie jest Pana Profesora pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? To znaczy, trzeba powiedzieć, że tak jak konfrontuję z innymi ludźmi, to moja pamięć wstecz jest głębsza. Od drugiego roku właściwie to wszystko pamiętam. Od drugiego roku życia? Od drugiego roku życia. No to niesamowite. No, od drugiego roku życia, ponieważ sprawdzałem mianowicie zbudowano w Leszawie dom kultury, który zresztą Ukraińcy spalili zaraz w następnej nocy. Mianowicie było uroczyste otwarcie, była parada koni i tak dalej. I to sprawdziłem, czy było w 1937 roku. I ja pamiętam właśnie... Dwulatek. Od trzeciego roku wszystko pamiętam. Tak, pamiętam trzylatek, ponieważ już potem nie było w dworze tego, dożynek. A były dożynki i zrobiono przy drodze zabawę dla właśnie tych żniwiarzy. No i pamiętam właśnie, i nawet co sobie myślałem, kiedy ja sobie zatańczę. O, proszę bardzo. Kiedy ja sobie zatańczę. Niesamowite. No dalej, 3 lata miałem, jak byłem po raz pierwszy na Kalwarii. I to z tym, że mnie ugryzła osa w kolano, to po prostu pamiętam wszystko. No. Czyli dużo tak wspomnień? Że wstecz, po prostu dalej. Upieczono no, pieczywo takie z ekstra na Wielkanoc. Więc ja się dorwałem do takiego wypieku. Mianowicie zawsze lubiłem rodzynki takie ciepłe, gotowane. Wydobywał Pan? Tak. Rozwaliłem buchtę. Ser szwajcarski tak. Zrobił Pan Profesor jedyny raz, kiedy oberwałem właśnie za zniszczenie takiej buchty dużej.
właśnie. No bo to cieplutkie te rodzynki takie, no, smakowite. No. Ej, panie profesorze. Czyli nawet takie się pana profesora żarty trzymały, że tak powiem, w dzieciństwie. Dobrze, a teraz pytanie troszeczkę może nastrojowo inne. Czego się pan profesor bał, będąc dzieckiem? Nie wiem, czy się bałem. No, biorąc pod uwagę pana postawę życiową, to mi się wydaje, że chyba nie było takiego strachu. Jak starą bierzę spaloną, no, nie chciano mnie z domu puścić, bo to była wieś między Leszczawą a Bierszą. Czyli bliziutko. Tak, i po prostu ją w 1945 roku po prostu spalono tą wieś. No ja się upadłem, poszedłem zobaczyć. I pamiętam właśnie z tego, no, to, że się właściwie niczego nie więcej. Z Bierszy do Leszczawy jest krótsza droga przez las, górę i tego. I tam jest na pewno, że 2 kilometry bliżej. I się odważyło raz jedyny po lekcjach po prostu pójść tą drogą. Samemu? Samemu. Przez ten las? Przez ten las. I górę? Tak. I szedłem, już mi się wydawało, nie miałem zegarka, że to już dawno powinno być po tamtej stronie. Wlazłem tam na najwyższą jodłę, bo tam są jodły. No i patrzę, 150 metrów jest droga, którą ja znałem, ponieważ tą drogą szło się krewnych, mieliśmy w tak zwanym Ryberce. O mojej odwadze dzisiaj bym się pewno nie odważył ze względu, że tam chodzą niedźwiedzie i wilki. Ale... A wtedy ich nie było? Wtedy ich nie było, ponieważ... Czy pan nie myślał wtedy? Nie. O tym, że mogą wojna, być? Wojna wybiła, po prostu partyzanci po prostu, jak zobaczył coś żyjącego, to strzelał. A no tak. No tego, także żeby zjeść. No i w 1937 roku stamtąd wysiedlono tych moich krewnych i po prostu tam był dom. A ponieważ Leszczawa była spalona, to ojciec mówi, może by tamten dom przenieść tutaj. Poszedłem, tam było 5 kilometrów przez ten las. Okazało się, że ten dom już ktoś rozebrał, widocznie z Bierszy albo ze Starej Bierszy. No i stamtąd poszedłem do wsi takich po ukraińskiej, to było 2 kilometry, zobaczyć, jak wygląda właśnie ta wieś powstała. I jedną rzecz, którą wtedy się zlękłem, nie wszedłem do cerkwi. Bałem się wejść do cerkwi. Dlaczego? Nie wiem. Nie wszedłem do cerkwi. Aha. Nie wszedłem do cerkwi. I to był jakiś lęk, tak? To był jakiś lęk. Że pan... Po pierwsze, mogłem spotkać tam wędrowca jakiegoś przechowującego się. Ale w każdym razie nie wszedłem do tego. No mogła to być jakaś intuicyjna taka obawa, prawda? Tak. No. Aha. Dobrze. Panie profesorze, najpiękniejszy krajobraz, jaki pan profesor widział w swoim życiu? Jest taki? No i nie zwracałem specjalnie uwagi na jakość krajobrazu. Jak się żyło w Bieszczadach, to się miało wszystkie piękne krajobrazy. Tam nie pięknych nie ma. Czekamy wszyscy na dalsze pana publikacje. Już jako autorów, bo wiemy, że pan, panie profesorze, nie zakończył swoich prac naukowych. Ale to znaczy, to jesteś w błędzie, ponieważ w uczelni podjęto uchwałę, że
emerytom się nie drukuje prac w uczelnianej wydawnictwie. Aha, no to nie wiedziałam. No. Ale to w takim razie, panie profesorze... A pisać i szukać jeszcze, albo własne pieniądze wydawać, rozumiem. To próbowano mi, mianowicie, żebym sobie wziął kogoś na współautora. No to ja mówię, słuchajcie, gdybym nie był starszy i nie byłem waszym kiedyś przełożonym, to bym was objechał. Tak. No. Zgadza się, no bo to jest propozycja co najmniej dziwna, prawda? Absolutnie nie do przyjęcia. Przyjęcia, tak. Bo to pana praca, panie profesorze, pana dorobek. No sytuacja faktycznie szczególna, ale panie profesorze, w takim razie kończąc tę naszą przemiłą rozmowę, chciałam bardzo panu profesorowi podziękować za to, że pan profesor przyszedł tutaj do siedziby Polskiego Towarzystwa Naukowego, powspominał i przekazał naprawdę ogrom informacji. Natomiast ja ciągle mam nadzieję, że ty przyjdziesz i powiesz, że napisałaś pracę habilitacyjną. Oj, panie profesorze! Oj, panie profesorze! Ale jeszcze raz serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.